Najbliższa noc będzie trochę cieplejsza od minionej, a jutro podobnie jak dzisiaj. Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Nadal jesteśmy w zasięgu wyżu, który się rozciąga od Grenlandii aż po Morze Czarne. Ten wyż jest zbudowany w zimnym i suchym powietrzu. Stąd kolejna bezdeszczowa i raczej chłodna prognoza. Choć tej nocy bez większych spadków poniżej zera, poza terenami podgórskimi i pewnie miejscami na wschodnich krańcach. Przy gruncie też pojawią się przymrozki. Natomiast najcieplej od Dolnego Śląska aż po Mazowsze, tam do 4-5 stopni. Niebo prawie bez chmur, a wiatr raczej słaby. Być może nad ranem utworzą się mgły od pomorza po Warmie i Mazury, ale po wschodzie słońca szybko się rozproszą. Jutro bardzo dużo słońca, tylko nad wschodnimi regionami. Trochę więcej chmur, ale niemal żadnych szans na deszcz. Może zaledwie pokropi na wschodnich krańcach Lubelszczyzny. We wschodniej połowie kraju chłodniej, 12-13 stopni, cieplej na zachodzie do 18 stopni na nizinie szczecińskiej. Na barometrach bez większych zmian, a wiatr niezbyt silny, najwyżej umiarkowany. W czwartek cieplej, od 14 do 19 stopni i słonecznie. W piątek już więcej chmur nad Polską, ale deszcz spadnie tylko od Podlasia i Mazur po Mazowsze, Kaszuby i Kujawy. Większe opady w czasie burz. Temperatura jeszcze wysoka, a w sobotę już się ochłodzi. W centrum i na południu przelotne opady, a na Podkarpaciu możliwe burze. W niedzielę deszcz na południowych krańcach, a w poniedziałek popada i zagrzmi miejscami na wschodzie Polski. Kolejne dni będą chłodniejsze. Do zobaczenia.